Przede wszystkim, Szanowni Państwo, chciałem wyrazić najgłębsze wyrazy współczucia dla rodzin zmarłych osób. Z tego co wiemy, dzisiaj 4 osoby nie przeżyły tych bardzo gwałtownych, bardzo nietypowych, bardzo rzadkich wyładowań burzowych, bardzo zmiennej pogody, która nastąpiła i doszło do zgonu 4 osób. 2 dzieci i 2 osoby dorosłe. Służby w bardzo sprawny sposób przeprowadziły akcję ściągnięcia wszystkich osób, które zostały poszkodowane tam na Giewoncie, na różnych szlakach, bo to też Dolina Kondratowa. I w szybkim tempie wszystkie te osoby zostały przetransportowane do szpitali. Niestety niektóre osoby są w bardzo ciężkim stanie, więc wszystko w rękach lekarzy i rozmawiałem również z panią dyrektor szpitala. Wiem, że osoby są przetransportowane do tych ośrodków szpitalnych, które najlepiej potrafią zabezpieczyć teraz ich stan zdrowia. Są osoby bardzo poważnie poparzone, są osoby z bardzo poważnymi urazami czaszki. I ci ludzie zostali przewiezieni do szpitali w Krakowie, w Prokocimiu, w Limanowej, oczywiście Nowy Targ, oczywiście Zakopane. Pracują pełną parą wszystkie służby medyczne i bardzo serdecznie dziękuję też wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, którzy bardzo ofiarnie świadczą pomoc. Osób poszkodowanych jest ponad 100 i te dane spływają cały czas. Jest naprawdę bardzo wiele osób też w stanie szoku psychologicznego, bardzo kiepskim stanie psychicznym. To wszystko zrozumiałe. Powiedział mi pan starosta, ostatnia taka tragedia zdarzyła się 82 lata temu, w 1937 roku, kiedy też na Giewoncie 4 osoby zginęły. Wszystkim służbom chcę w tych tragicznych momentach raz jeszcze bardzo, bardzo podziękować i zapewnić, że wszelka pomoc będzie udzielona. Tutaj działały na bieżąco 4 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego, śmigłowiec Topru z Toprem, oczywiście współpracuje GOPR, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Przybył oczywiście również, jest w dyspozycji śmigłowiec policyjny Black Hawk. A więc z punktu widzenia akcji ratowniczej, bazy sprzętowej, profesjonalizmu służb medycznych, ratowniczych, wszystko zostało zabezpieczone tak jak trzeba i to, co można było zrobić, to zostało zrobione. Chcę też ze smutkiem powiedzieć o tej akcji, która toczy się już od kilku dni w jaskini tutaj w Tatrach Wielkiej Śnieżnej, gdzie też TOPR, pracownicy, ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego prowadzą w bardzo trudnych warunkach akcje poszukiwania ludzi, którzy, 2 ludzi, która gdzieś tam w jaskini utknęła. Bardzo dramatyczna akcja również. Drodzy Państwo, niestety góry i pogoda charakteryzują się, co o czym wiedzą doświadczeni tarzewnicy, taką czasami niebywałą zmiennością. Ta prognoza pogody nie była w ogóle przewidywana. Nikt nie spodziewał się takich gwałtownych wyładowań burzowych, atmosferycznych. I z naszego ludzkiego punktu widzenia można powiedzieć, że to było coś, czego nie dało się przewidzieć. Bardzo serdeczne wyrazy współczucia raz jeszcze wszystkim rodzinom i wierzę głęboko, że te osoby, które są przetransportowane do tych kilku ośrodków szpitalnych, zostaną wyleczone.